trzyma to napięcie. Zostaje Kamil Stok. Wieje, wieje i to wieje z tyłu mocno. Proszę zwrócić uwagę, jaka zawierucha. Zawierucha, Kamil w powietrzu. Brawo! Brawo! I teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że to był ten skok, o którym marzył od tego 12-latka, którego widziałem. Wygrał! Chyba wygrał! Wygrał! Fantastyczna sprawa, proszę Państwa! Jakby prezent dla kolegi. Jest! Jest zwycięzcą Kamil Stok! Brawo, Kamil! Pamiętam 12-latka, który skoczył tutaj podczas Pucharu Świata 132 metry. Przez całe lata mówiliśmy, mamy talent i mamy zwycięzcę Pucharu Świata w Zakopanem. On dzisiaj też odleci. Szczęście, szczęście, szczęście wygrywał podczas letniej Grand Prix. I pamiętam wczoraj mówiłem, przypomnij sobie, Kamil, twoje najlepsze próby to jest w twojej głowie. Ty masz talent, ty masz możliwości. Trzeba polecieć daleko. Kamil Stok. No i zobaczymy, czy zdoła je wykorzystać Kamil Stok. 138, aby objąć prowadzenie. Trzymajmy kciuki za ostatniego z naszych reprezentantów. Troszkę szarpnął na progu, ale ładnie wybrał parabolę Loku. Nieźle to wygląda. Daleko! Daleko poszybował Kamil Stok. Dobry drugi, dobry skok Kamila Stocha. Te jego próby są powtarzalne, równe, dobre. Nie wiem, czy wystarczy to do podium w tych zawodach. 136,5 metra. Powinien wyprzedzić Schwirenzauera i Kofflera, ale nie zdoła tutaj wyprzedzić chyba Simona Mann. Miał nad Szwajcarem 3,3 punktu przewagi po pierwszym skoku. 1 metr, przypomnijmy, to 1,8 punktu. No a zatem te drobne niuanse, te punkty za wiatr będą tutaj decydujące. Sędziowie wysoko zwykle oceniają Kamila Stocha, nie inaczej jest i tym razem jest pierwszy. Jest już Kamil. 226 metrów wczoraj, a dzisiaj w bardzo dobrym stylu 211. Ruszył z dużą determinacją. Zobaczymy, czy trafił. Jest dość wysoko, powinno być daleko. I jest bardzo dobry skok w granicach punktu H. 215 metrów HS. 103,3 na progu, 215,5, pół metra przekroczył wielkość tej skoczni i myślę, że to był bardzo dobry skok. Dodatkowo przy wietrze z tyłu wiejącym z prędkością pół metra 5,2 punktu. Przypomnę, Robert Kraniec miał bardzo dużo odjętych, 7,9, a więc tutaj w tych punktach sporo odrobił Kamil. I teraz Robert Kraniec noty miał chyba wyższe od naszego zawodnika po 18,5, tam nawet była 19, tutaj widzę noty. Mimo to prowadzi Kamil Stok, 2,3 punktu. Kamil Stok, ubiegłoroczny zwycięzca. Wtedy, przypominam, z Urmanem Findo walczył. I teraz Kamil, pierwszy skok był dobry. On tracił niewiele do prowadzącego, ale musi być daleko, daleko, daleko! Świetnie! Pięknie, proszę Idealnie. Państwa! Genialnie to zrobił. A więc brawo, Kamil, Kamil, Kamil! Bezdyskusyjnie, bezdyskusyjnie. 135 metrów! To Państwo widzą, tu siedział komentator niemiecki strapiony. Co teraz ma zrobić? Co teraz ma zrobić? Severin Freund zrobił wszystko, nawet więcej. Porwał tę widownię jak Adam Małysz. Kamil Stok, brawo, czyżby drugie z rzędu zwycięstwo. On wygrał przecież w tym trzecim konkursie. Zachwiało troszkę, ale był to bardzo daleki skok. 18, do końca. Jeden sędziów 16,5, 18, 17,5, 18,5, 18, 16,5. Brawo! To jest piękna historia, piękna! I ma w tej chwili jeszcze 257,9 punktu. Teraz pozostaje, ma przewagę 3,1 punktu. Spod okularów, spod gogli.
Te lata pracy z psychologiem naprawdę zdają egzamin. Potrafi się Kamil wyłączyć, potrafi się skoncentrować, potrafi skupić się na tym, co go czeka, potrafi poradzić się sobie z tą presją, czy tak będzie tym razem. 128 metrów musi skoczyć Kamil Stoch, by objąć prowadzenie. Jeszcze trochę! Ależ piękny, kapitalny skok Kamila Stocha! Brawo, 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 Kamil! No to było tak, jak Adam Małysz w 2003 roku, zdobywając tutaj złoty medal, jak on się kapitalnie cieszy. 131,5 metra, najdłuższy skok tej drugiej finałowej serii. Pięknie, pięknie, Kamil, to o czym wspominałem. On, kiedy siada na belce, kiedy koncentruje się na tym jednym, jedynym skoku, potrafi w trudnych warunkach wykrzesać z siebie maksimum możliwości. Ależ pięknie teraz Kamil Stoch, jakże fantastycznie ogląda się takie obrazki cieszącego się taką dziką radością skoczka. Brawo, Kamil, 258,5 punkta, to oznacza, że Kamil jest na podium tego konkursu. Myślę, że po tych ciężkich chwilach, jakie przeżywał w Val di Fiemme, kiedy tamta presja była niewyobrażalna, teraz już spokój, spokój mistrza. Ta rutyna, jaką posiada już Kamil Stoch i to, że przewaga jego po pierwszej serii była tak ogromna. No i popatrzmy, Fruń Kamil po pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Popatrzmy na skok Kamila. Tak skacze mistrz świata, tak nokautuje się rywali. Piękne, znakomite zwycięstwo Kamila Stocha. Pierwsze jego zwycięstwo w tym sezonie i po raz szósty w karierze Kamil Stoch odnosi triumf w zawodach Pucharu Świata. Brawo, 129 metrów zupełności wystarczyło do tego, by znokautować wręcz rywali. Oto Kamil w swoim zwycięskim skoku. Kiedy rozmawiałem z Kamilem po tym medalu drużynowym, kiedy już miał dwa medale Mistrzostw Świata, mówię: Kamil, czyli teraz po Val di Fiemme czas na świętowanie? Powiedział: absolutnie, przed nami jeszcze zawody, przed nami jeszcze Puchar Świata, dopiero po Planicy będziemy świętować, jeszcze sporo mamy do ugrania, sporo tu jeszcze może się zmienić. Kamil Stoch na pierwszym miejscu, 268,1. Traci do lidera 3,6 punktu, miał 30 punktu zapasu nad Peterem Plewce. Kamil Stoch, mocne wybicie, dobra prędkość na progu, spokojny lot, gdzie się zakończy? Jest daleko, ależ minimalnie mogło się skończyć pod podpórką albo upadkiem, ale brawo dla Kamila, 140 metrów, tyle samo ile wczoraj miał w kwalifikacjach Piotr Żyła, tylko metr bliżej od rekordu skoczni, dodane 4 punkty za wiatr, no noty pewnie będą troszkę obniżone, no bo to lądowanie było, wszyscy pewnie mieliśmy mocniejsze bicie serca. Proszę popatrzeć, tu było wszystko dobrze i nagle lewa narta zakantowała, uciekała. No ale musi być liderem Kamil, musi być liderem, jest, 280,4 punktu. No i dzisiaj? 142,5 metra, najlepszy skok, cudownie oceniony przez sędziów, genialny w pierwszej rundzie, zapas 3,4 punktu przewagi po pierwszej serii. Kamil Stoch może po pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, awans do 90 klasyfikacji po Tarzyskaga. Chyba tak, przepięknie, brawo, wytrzymał presję, stanął na wysokości zadania, 138,5 metra. A komputer pokazuje, komputer pokazuje 137 metrów, tyle musiał skoczyć, by rywalizować z Simonem Omanem, 1,5 metra dalej, no to sędziów może popatrzeć, 4 razy 19,5, 1,19 plus 6,4 punktu za wiatr. Najgorsze warunki. Nie może być inaczej, wygrał. Tak jest, a więc proszę Państwa, kolejne zwycięstwo w historii startów Kamila Stocha w Pucharze Świata. Wczoraj miejsce drugie tutaj na Konfirszance, a dzisiaj zwycięstwo. Pierwszy skok genialny, drugi niewiele mu ustępujący. No i w efekcie najwyższa nota dla Kamila Stocha. Kamil Stoch, pierwszy, tak jest, 300 punktów, 70, przewaga 7 i 80 punktów.
teraz Kamil Stoch, lider Pucharu Świata. Biało-czerwona szachownica na kasku. Znak polskiego lotnictwa wojskowego. Oby go poniosło jak najdalej. Zapomnij, Kamil, o przyciąganiu ziemskim. Fruń! Dobra prędkość na progu. Spokojny lot. No jest około 130-metrowa odległość. W pierwszej serii 132 metry. Teraz przy wietrze około metra na sekundę. 130 metrów. 11,1 punktu dodane. Są dobre noty. 2,19,5, 3,19, a więc trochę wyższe niż za pierwszy skok. No, miał nad Andreasem Bellingerem 2,1 punktu zapasu z pierwszej serii. Wydaje mi się, że powinien objąć prowadzenie, Kamil. Powinno być kolejne podium dla reprezentanta Polski. Dobry skok Kamila Stocha, zadowolony Łukasz Kluczek. Kamil Stoch też powinien być zadowolony. Będzie na pierwszym miejscu, co będzie oznaczało, że jest, tak jest. W najgorszym razie drugie miejsce. Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak skoczy Gregor Schwierenzauer. Na pierwszym miejscu Kamil Stoch, 3,9 punktu przewagi nad Bellingerem. Miejsce 1/3 po pierwszej serii, na drugim miejscu Polak, który skoczył 139,5 metra. Kamil Stoch, dobre wybicie, spokojny lot. Gdzie wyląduje Kamil? Jest daleko. Jest powyżej rozmiaru skoczni, a więc dużo lepsza odległość niż ta z pierwszej serii. Powyżej 145 metrów na pewno. Severin Freund miał 147,5. Polak 145,5. Miał 4,5 punktu przewagi nad reprezentantem Niemiec po pierwszej serii. Ma równie wysokie jak Severin Freund noty od wszystkich sędziów po 19 punktów i odjętych 16,3, a więc prawie tak samo jak Severin Freund. Wydaje mi się zatem, że Polak powinien objąć prowadzenie, bo to jest odległością, przegrywa 2 metry, czyli 3,6 punktu, a miał 3,5 punktu przewagi. Będzie pierwszy albo tuż za reprezentantem Niemiec. W każdym razie będzie podium Kamila, jest chyba pierwszy. Kamil Stoch będzie w tym momencie liderem konkursu. W najgorszym razie będzie drugie miejsce, tak jest. O jeden punkt wyprzedził Severina Freunda. Pierwszy skok świetny, 147 metrów, wysoko oceniony przez sędziów. Miał niezłe warunki, teraz prawdopodobnie trochę gorsze, ale liczymy na to, że właściwy timing, dobre pchnięcie na progu da dobry wynik reprezentanta Polski. Tak jest! Brawo, Kamil! O brawo, znakomita próba finałowa reprezentanta Polski. W pierwszej serii, przypomnę, 147 metrów, teraz 145 metrów, a więc znakomity wynik. Dalej od niego lądował tylko Jurij Tepes w rundzie finałowej. Znakomite też noty, 19,5 punktu od dwóch sędziów, 3,19. Będzie miał wprawdzie odjęte 4,4 punktu, no ale będzie liderem konkursu, a więc kolejne podium Kamila Stocha. Brawa dla Kamila Stocha za ten wspaniały skok. No mówiliśmy o tych prawidłowościach, o tych analogiach do wczorajszego konkursu. No nie mielibyśmy też nic przeciwko, aby ta analogia powtórzyła się, jeśli chodzi o zwycięzcę. Kamil Stoch na razie zdecydowanie prowadzi 271,4. Schwierenzauerowi. No i Kamil, 131 metrów w pierwszej serii. Znakomity skok, sporo punktów odjętych. Wicelider, 3,2 punktu za Severinem Freundem. O 5 punktów, o 4,9 wyprzedzał Gregora Schwierenzauera. Patrzy Łukasz Kruczek na wiatr. On tam ma dokładnie na monitorze wskaźniki. Proszę zobaczyć, jak to się w tej chwili układa. Te podmuchy są mocne, dochodzące do 5 metrów na sekundę. Jaka będzie decyzja Mirana Tepesza? Czy dostanie zielone światło Kamil Stoch? Jest zielone światło. No i popatrzmy na skok Polaka. 132 metry musiałby skoczyć w tej chwili Kamil Stoch, by pokonać Gregora Schwierenzauera. Czy jest to lot po 10 miejsce na podium? Ależ on odpalił teraz w progu niewiarygodnie daleko. 131 metrów w pierwszej serii, a teraz 134,5, a więc tylko metr bliżej od rekordu skoczni. Coś niewiarygodnego. Minus 13 punktów, ponad 1,5 metra. Jest 21 i druga 20. No od kanadyjskiego szkoleniowca, od Shinji Tanaki. I od kogo? Od sędziego niemieckiego Joachima Lessera. Ale jak najbardziej zasłużenie. Dwie 20, 3 razy 19,5. Tak skacze dwukrotny mistrz olimpijski. Brawo!
Najwięcej odjętych punktów za wiatr, 13. Ten wiatr metr i półtora metra na sekundę, no ale to nie ma większego znaczenia. Kamil ma bardzo wyraźną przewagę, prawie 11 punktów nad Gregorem Schlierenzauerem. Jest podium. Wierzymy w to, że będzie to szczyt, podium. Kamil Stoch pięciokrotnie wygrywał już w tym sezonie. Czy to jest skok po 13 w karierze, zwycięstwo pierwszy po pierwszej serii? 1,1 punktu przewagi nad Severinem Freundem. Kamil Stoch, no i teraz wielka zagadka i pytanie, jak będzie to wszystko ocenione. Minus 1,6 punktu w tej chwili dla Kamila. Wyświetlają się noty 4,19, 1,19,5, 126,5 metra. Wydaje mi się, że powinno to wystarczyć do tego, by Kamil odniósł swoje 13 zwycięstwo w karierze i znacząco powiększył przewagę nad Peterem Prewcem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tak będzie, Sebastian, tak będzie, bo 126,5 metra to jest odległość lepsza od odległości Severina Freunda. Podobne warunki obu zawodników. Bardzo wysokie noty dla Kamila. Jest zwycięstwo Kamila, nie ulega wątpliwości. Tak jest, Kamil Stoch wygrywa dzisiejszy konkurs przewagą 3,8 punktu. Marca ubiegłego roku w Oslo. Zwycięstwo w Kuopio 4 marca. To są te wspomnienia wygrane, które oczywiście szybko przywodzimy na pamięć. 13 zwycięstw w Pucharze Świata. Dwukrotnie w Zakopanem. W 2011 roku w trzecim konkursie. Tam padł Adam Małysz. Po prostu przewrócił się. Wielka legenda tej krokwi. Wielka legenda polskich skoków. A on wygrał, przejął naturalnie pałeczkę. I teraz wydaje mi się po sprawie trzecia wygrana tutaj w Zakopanem Kamila Stocha. To muszą być noty po 19, nawet wyższe powinny być, tak jak w pierwszej. 20 było, 19,5, a więc nie, to jest po prostu wielki sportowiec, wielki mistrz, nie tylko mistrz olimpijski, ale mistrz wygrywania szans, które się pojawiają. Fantastyczny skok, leciał w powietrzu płynnie, płynął właściwie, nie leciał. I 133 metry, brawo! I tylko można po prostu się cieszyć, że tak fantastycznie to rozegrał. Łukasz Kruczek wraca do swoich symboli pokazujących, że jest przekonanie, że jest dobrze. Jest lepiej niż dobrze, jest pięknie. 276,2 wygrał o 2,3, trzeci raz. Naprawdę wyrzucić wszystkie zbędne myśli z głowy i oddać to i polecieć po to, jak żebyśmy chcieli jubileuszowe 15 zwycięstwo w karierze w zawodach Pucharu Świata. 137 metrów. Kamil, lecisz, bo chcesz, lecisz, bo sprawia ci to przyjemność, bo jest to twoją pasją, bo jest to twoim hobby. Teraz tak jak w Zakopanem, tak teraz po zwycięstwo Kamil Stoch wygrywa po raz 15. Postawił kropkę nad i, zrobił to także w Willingen, tak jak przed rokiem, kiedy wygrywał dwukrotnie tutaj. Teraz znokautował rywali. 142,5 metra Kamila Stocha. Brawo, brawo, brawo. Odjętych 3,9 punktu za wiatr, ale te noty, same dziewiętnastki, w tym 2,19,5 oceny godne mistrza olimpijskiego, bo takim największym mistrzem jest właśnie Kamil Stoch. Wielkie brawa, czapki z głów. No wspaniałe, rzeczywiście. Oba skoki wcześniej także w treningu. 147,5, 142,5 metra, 14,3 punktu przewagi nad Peterem Prewcem. Już tak bywało, że Polacy stawali na podium, ale byłoby pięknie, gdyby na olimpijskiej skoczni w Lillehammer 22 lata po rozegraniu tutaj cudownych igrzysk olimpijskich zdło biało-czerwono na podium. Kamil Stoch, wyraźna przewaga po pierwszej serii, może spokojnie sobie skoczyć 130 metrów i będzie zwycięzcą konkursu. Ostatni raz stał na podium w marcu 2015 roku, wygrał Willingen w styczniu 2015 roku, wygra chyba dzisiaj
po raz 16 w karierze. Do tej pory 15 zwycięstw, 9 drugich miejsc, 8 trzecich, 32 razy podium. A teraz ile skoczył Kamil? Za chwilę zobaczymy. 130,5 metra, 18,7 punktu dodane za wiatr. Oceny sędziowskie od 17,5 do 18,5 punktu, a więc pierwsze i drugie miejsce dla Polaków. Tak być musi dzisiaj, proszę Państwa. Niesamowity, wspaniały dzień. Lillehammer, Kamil Stoch, które miejsce? Za chwilę zobaczymy. Pierwsze, tak, będzie Kamil pierwszy. 289,9 o 0,6 punktu wygrał z Maćkiem Kotem. Wśród nich Kamil Stoch, czyżby dwóch Polaków na pierwszym i drugim miejscu w klasyfikacji turnieju, ależ piękna historia tworzy się na naszych oczach. Kamil, masz przejść do historii, wszyscy na to czekamy, dołączyć do największych, mieć wielkiego szlema, bardzo spokojnie, leć i zrobi to! Nie! Fenomenalny skok Kamila Stocha, fenomenalny, coś niebywałego. Kamil! 28,5 metra. Kamila 4 metry dalej niż w pierwszej serii. 8,9 punktu do danych za wiatr. Coś niebywałego. Kamil Stoch zwycięzcą 65. turnieju czterech skoczni. Kamil, tak wchodzi się do historii, tak spełniają się marzenia, tak skoczek osiąga to, na co tak ciężko pracuje. Kamil, należało ci się za te godziny treningu. Ciężki był to turniej dla Kamila. Ten upadek, ta wywrotka i tutaj szczęśliwi trenerzy Grzesiu Sobczyk, Stefan Horngacheran. Leciał i 138,5 metra. 283,3 to nota Michela Heibecka. Oczywiście zostanie połknięty przez Kamila Stocha, który w tym momencie już wiadomo, będzie na turniejowym podium, będzie na co najmniej drugim miejscu. Kamilu, spokojnie, swobodnie, po kolejną wygraną Wiśle, ku radości Polaków, ku swojemu szczęściu. I tak jest. Myślę, że wylądował wprawdzie mniej więcej na tej zielonej linii, ale ile było? 128 i tyle powinien skoczyć, 128,5, żeby wygrać. Waga, czy też minimalnie zabraknie do tego, żeby wygrać. No myślę, że noty tutaj będą decydujące. 19 i 4 po 18,5 to chyba powinno wystarczyć do tego, aby Kamil odniósł kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Yeah! Stocha. Trzymajmy więc kciuki za ostatniego z Polaków. Kamil Stoch, spokojnie, daleko, brawo! Piękny skok Kamila Stocha, a zatem będzie dzisiaj na podium. Albo wygra, albo będzie w najgorszym razie drugi. Stefan Kraft, no widzimy, spuścił głowę. Liczył, że dzisiaj będzie pierwszy, ale nie będzie pierwszy, bo w pięknym stylu, przy wietrze sprzyjającym pod narty, ale 1,8 metra na sekundę skoczył teraz Kamil Stoch aż na 140 metr. Lądowanie telemarkiem minimalnie tylko zachwiane. Wszyscy sędziowie zgodnie po 19 punktów. Podskoczył tam aż do góry w tym gnieździe trenerskim Stefan Horngacher, bo Kamil Stoch jest w tej chwili bardzo bliski 21 wygranej w karierze w zawodach Pucharu Świata. Odetchnął głęboko Polak. 262 punkty i 0,7. Pokonać Noriakiego Kasejego, by stanąć na podium. Kamil, drugi po pierwszej serii, jest około metra na sekundę, wiatr wyjący pod narty i teraz Kamil, jeszcze kawałek, jest! Kapitalny skok Kamila Stocha, wejdzie na podium dzisiejszego konkursu, ależ piękny cios
wyprowadził reprezentant Polski. 237 metrów, odjętych tylko 12 punktów za wiatr. Brawo Kamil Stoch w mistrzowskim stylu w serii finałowej. I jaki ten lot, wspaniały lot w powietrzu, posągowa sylwetka, lądowanie, muszą być wysokie noty. I są od czterech sędziów po 19,5 punktu, jeden sędzia 19, piękny lot, znakomicie w powietrzu, proszę zobaczyć na to lądowanie, także telemark, idealny można by, wzorcowy można by powiedzieć. I Kamil Stoch w tej chwili 18,6 punktu. Znaczy, wiadomo, Kamil Stoch. Kamil Stoch, wprawdzie będzie to oznaczało zepchnięcie z podium Dawida Kubackiego, ale mimo wszystko oczywiście kibicujemy Kamilowi Stochowi, aby potwierdził tą swoją znakomitą formę, aby wykorzystał tę dyspozycję, jaką osiągnął w tej drugiej części sezonu. I za moment zapali się zielone światło, 119,5 metra. Kamil, 26 pucharowych zwycięstw w zawodach najwyższej rangi w tym sezonie, kapitalny, mistrzowski turniej czterech skoczni, 4 wygrane i teraz po swoją 27. wiktorię. Kamil Stoch w powietrzu, pokaż, tak skacze mistrz świata, tak skacze mistrz olimpijski, tak skacze ktoś, kto jest niesamowity w tym, co robi. Prawdziwy profesjonalista, 134 metry Kamila Stocha, on ich znokautował, on ich połknął, on ich zdmuchnął z powierzchni sal pauselki. Niewiarygodna rzecz, Kamil Stoch, 5 punktów dodatkowo za wiatr, a więc te warunki, niemal pół metra na sekundę wiatr wyjący z tyłu skoczni i noty 19,5. Jeden sędzia dał notę 17,5 punktów. To na piątym stanowisku fiński sędzia Tom Nyman. Ale popatrzmy, jakżeż pięknie to wygląda. Wielkie, wielkie brawa. Tak skacze mistrz świata. Tak skacze mistrz olimpijski. Z której wysokości już podchodził do lądowania, stąd tam drobne zachwianie, ale i tak chyba zbyt surowa ta ocena sędziego na piątym stanowisku. Nie ma to jednak najmniejszego znaczenia. Kamila Stocha, ale przecież jaką on miał ogromną przewagę nad rywalami. 14,4 punktu, 128 metrów do tego, by wywalczyć o 28 w karierze wiktorię. Kamil Stoch w powietrzu, jak pięknie, jak wspaniale, jak znakomicie nasz mistrz olimpijski deklasuje i nokautuje rywali. No tak skaczą tylko najwięksi mistrzowie, tak skacze Kamil Stoch. Brawo, brawo, brawo! 141 metrów, jaka to będzie przewaga, było 2 plachty, było 28,2. Było ponad 300 punktów, 314 w lachty, było 153 punkty za skok w pierwszej serii. Teraz możemy się tym pasjonować, to wszystko sobie zliczać. Wysokie noty po 19, 19,5 ściskają się. Polscy tenerze, bije brawo Dawid Kubacki, który będzie wicemistrzem tego konkursu, ale mistrzem musi zostać Kamil. Musi zostać, to już wiemy na pewno. Tak jest! 360. Z pierwszej platformy będzie skakał Kamil Stoch, więc zielone światło. Potrzebuje tylko 132,5 metra, ale zobaczmy, jak się poradzi sobie z tą odległością, a gdzie w ogóle wyląduje. Ładnie wyszedł wysoko z progu i daleko leci, daleko poza tą zieloną linię, poza przerywaną czerwoną, poza rozmiar skoczni. I dominuje nadal, prowadzi, wygrywa 141 metrów Kamila Stocha i 29. wygrana w karierze w zawodach Pucharu Świata. Powiększy też oczywiście prowadzenie w cyklu Rower, jak również i powiększy swój dorobek w klasyfikacji Pucharu Świata o kolejnych 100 punktów. Tylko 10,8 punktu odjęte, ale noty od sędziów 4 razy po 19,5 punktu. Jedna nota 19-punktowa i tylko w ten sposób, myślę, możemy... To jest najlepszy komentarz do tego, co robi. Trzeba pokazać wszystko, co najlepsze. Kamil Stoch za chwilę, niech rozkoszuje się każdym metrem, a tych metrów niech będzie jak najwięcej.
Oczywiście zrobiło się biało-czerwono i w tej chwili 233,5 metra Kamila Stocha, aby pobić Forfanga. Zobaczymy za chwilę, Polak będzie w powietrzu, jak zwykle szybciutko na progu, później się zebrał do pięknego lotu i będzie daleko, czy też... Jest! Wydaje się, że to... Gratulacje! Była ta zielona linia 234. Tego nie powinno 234! Tyle miał skoczyć! 8,2 punktu dodane za wiatr. Noty! Wszystkie wysokie! Wreszcie zrywa... Trochę 5,4 przewagi z pierwszej serii. Tak jest, 19,5-3 noty. 1,19. Jeszcze czekamy na notę od sędziego rosyjskiego. Już tutaj przyjmuje Horngacher. Gratulacje Forfang, jak mu trochę mina zrzedła, bo miał ochotę na to drugie w tym sezonie zwycięstwo. Wciąż nie ma oceny od rosyjskiego sędziego, czy ona będzie miała znaczenie. 19,5, a więc 4 razy 19,5, czyli mamy co? 58,5 punktu. Musi to wygrać. Bezapelacyjne zwycięstwo, 30 w karierze, 8 w tym sezonie. Kamil Stoch znów królem letalnicy. I to w sytuacji, w której zapewnił sobie już puchar w generalnej klasyfikacji. Pokazuje niewiarygodny charakter. Nie ma dla niego sytuacji odłożonych na potem, na inną chwilę. Jest moment, który trzeba wykorzystać. Ale wiesz, co się w tym momencie też stało, że Stieren ma małą kryształową kulę, dlatego że Johansson jest dalej. Kamil Stoch. Kamil Stoch, który może teraz tym skokiem wygrać również Planica 5. Musi odrobić jeszcze tylko 1,9 punktu do Forfanga. My chcemy, żeby wygrał, żeby zmiażdżył, żeby miał to 31 zwycięstwo. No i zobaczymy. Moment na progu jak zwykle piękny, a później lot nieruchomy, zasługujący na opiewanie. Nie ma wątpliwości. Nie ma żadnych złudzeń, żadnych szans dla rywali. Jest po prostu najlepszy, piękny, wspaniały, niepowtarzalny. Zdecydowanie najlepszy w tym sezonie. 9 zwycięstw, 31 wiktoria. Zaczynał z 22 sezon. Wydawało się, że będzie ciężko dogonić rywali. Tymczasem deptał swoje miejsca w historii i w końcu dotarł do miejsca niezwykle wysokiego. 6 w historii skoczek, jeśli chodzi o ilość zwycięstw w Pucharze Świata. Po raz drugi zdobywa kryształową kulę. Jest mistrzem olimpijskim po raz trzeci. Zdobywcą po raz drugi turnieju 4 skoczni. Z wszystkimi 4 wiktoriami. Wicemistrzem świata w lotach narciarskich. Co jeszcze? Dodatkowo to jest jeszcze najlepszym 30-latkiem w historii, dlatego że to już jest jego 9 zwycięstwo po skończeniu lat 30. Był już liderem, nikt nie mógł się z nim równać. 455,6 punktów wygrywa z Forfangiem o ponad 30 punktów. Za historia. Kamil Stoch w tym sezonie 6 razy na podium, ale jeszcze nie wygrał. 5., 6 tutaj w piątek i w sobotę. Kamilu, leci jak najdalej. Ale piękne noszenie złapał gdzieś, dokładnie wylądował w granicach tej zielonej linii. Ona była zapalona na 225 metrze. Ją gdzieś swoim skokiem wyznaczył Dawid Kubacki. Kamil skumulował energię. Może nie było najszybciej na progu, ale jest 227,5 metra. O metr bliżej od Dawida Kubackiego, ale miał nad nim przewagę, więc chyba Kamil obejmie prowadzenie. Piłka meczowa, tak byśmy mogli powiedzieć w siatkówce. Rzut karny w 90 minucie w piłce nożnej. A co możemy powiedzieć w skokach narciarskich? Kamil Stoch liderem. Kamil Stoch z przewagą 9,7 punktu, ale teraz ta przewaga się nie liczy. Liczy się ta, jaką miał nad Ryoyu Kobayashi. Miał to ponad 13 punktów. Kamil Stoch wystarczy 121 metrów. Sebastian, czy to leci, będzie... Leci! Yeah! Ha, ha, ha! 33. zwycięstwo w karierze Kamila Stocha stało się faktem. Jakżeż pięknie on to zrobił. 129 metrów, żeby nikt nie miał wątpliwości, żeby nie pozostawić cienia złudzenia, kto jest królem Saupolselki. I dołącza do tego klubu Adam Małysz, Matty Nykänen. Teraz Kamil Stoch po raz trzeci wygrywa na Saupolselce. To jeszcze jedną dyscyplinę dołączmy. To był knockout, Sebastian. Bliska twojemu sercu dyscyplina. Kamil Stoch wygrywa z jaką przewagą? Pamiętasz, że on tutaj od czasu
czasów, kiedy włączono te wszystkie przeliczniki za wiatr i za belkę startową, wygrał z przewagą ponad 28 punktów rok temu i to była największa przewaga, jaką lider miał nad wiceliderem. A teraz o ile pokonał Ryoyu Kobayashiego, bo to, że pokonał, od tego jesteśmy pewni. Kamil Stoch wygrywa z jaką notą? Ściskają się nasi trenerzy, szczęśliwi Horngacher, 19,5, nawet dwie takie oceny. 280,9 jest 17,2. Górę. Kamilu, sobie przede wszystkim, ale i nam spraw ten cudowny prezent na te zbliżające się święta. 33 wiktorie w zawodach Pucharu Świata. Czy to będzie ta 34? 136,5 metra musi skoczyć Kamil Stoch. Pięknie w powietrzu i teraz daleko, daleko i ląduje Kamil Stoch. Pięknie, w ładnym stylu. Będą wysokie noty i teraz zaczniemy powoli rozpakowywać ten prezent i będziemy patrzeć, jakim blaskiem nas ten prezent oświetli. Czy to będzie blask złota? On potrzebował 137 metrów, tymczasem ta odległość, którą uzyskał Kamil Stoch, 136, dodatkowo 4,7 punktu za wiatr, 4,19, jedna nota 18,5 punktowa i będziemy teraz patrzeć, jest Piotrek Żyła obok Kamila, 287, nota, a Kamil, 288 i 7 i mamy pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, jakże potrzebne Kamilowi, jakże potrzebne nam, Engelberg cudowny, Engelberg czerwony, jakże wspaniały prezent. Do dzieła, lecimy! Do dzieła, Kamilu! Cztery zwycięstwa Kamila teraz stają nam przed oczyma. To zwycięstwo w 2011, pierwsze, jakże cenne, a potem w 12, w 15, w 17, a i trzeci po pierwszej kolejce, w której skoczył 137,5. Kamil Fruń! Kamil w powietrzu! Kamil unosi się i ląduje daleko! Pięknie, pięknie, tak! Skacze arcymistrz, trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni i proszę dorzucić, co państwo chcą, bo wydaje się, że on kocha ten skocznie, a my kochamy Kamila, kiedy jest w takiej formie. 140 metrów, noty 19,5 punktu. Będzie zatem ocena 58,5, czyli taka jak najwyższe oceny w tym sezonie. Kamil zrobił wszystko. Kamil Stoch jest na podium zawodów w Pucharu Świata w Zakopanem. Ależ pięknie toczy się ta historia. Mówiliśmy, Przemek, o tym, że może być dwóch biało-czerwonych skoczków, a przecież kończyć to wszystko będzie Dawid Kubacki. I trafił na niekorzystne warunki wieczne, a zatem trzymajmy kciuki i za Kamila, i za pogodę, aby ten wiatr mu sprzyjał. Wydaje się, że jest dobry, że jest podnarty. Kamil na progu i już w powietrzu Polak. Ładnie lecił, ładnie złapał noszenie. Piękny skok Kamila. Będzie liderem, będzie dzisiaj na podium. A zatem brawo, trzykrotnie stał tutaj już na podium pod skocznią Lysgardsbaken. Był trzeci w 2011, a później wygrywał w 2016 i w 2018 roku. 139,5 metra, najdłuższy skok serii finałowej. Kamil Stoch wykorzystał sprzyjające warunki, bo miał wiatr o sile 1,2 metra na sekundę pod narty. Będzie miał odjętych 12 punktów, ale to nie przeszkodzi mu wyprzedzić Żigę Jelara, który też bije brawo dla wielkiego mistrza, jak i Polak na podium tych zawodów. Spójrzmy jeszcze na to potwierdzenie. Tak, nie ma wątpliwości. O 5,3 punktu wyprzedza Słoweńca.